Witajcie. Dzisiaj w mojej kuchni bardzo wesoły, uśmiechnięty gość, Renatka. Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy sernik pomarańczowy z kremem brûlée. Renatka z kanału Kuchnia Renaty dzisiaj będzie mi pomagała, czy ja tobie? Jak to Nie, będzie? Ja myślę, że ja ci będę pomagała. Dzisiaj jestem gościem, więc po prostu ci pomagam. Ustaliliśmy od razu. Zaczniemy od serków. Jak sernik, tak? To serki. Sernik to serki. Używamy dwóch rodzajów sera. Naturalny, homogenizowany. Tak. Bo chcę, żeby to był taki wilgotny, mokry, taki prawie cheesecake. Coś na pograniczu nowojorskiego. Serników się nie trzeba bać. Nie trzeba ileś czasu mieszać, trzeba szybko, żeby właśnie nie napowietrzać. Wtedy sernik nie rośnie za dużo, nie opada i nie mamy problemu. 400 gramów mamy sera twarogowego, tak, sernikowego. Dokładnie tyle samo, zobacz, on już jest luźniejszy. Już widzimy to, że jest luźniejszy, gładszy. Tak, super. Tak? Taki jak gęsta śmietana. Dobra, no to już będzie można... Do tego dodamy laskę wanilii. Musimy dostać się do nasionek. Wyciągamy to, co jest najlepsze. Tak. Pamiętasz, ile łyżek cukru było? 4 łyżki. Nie, 5 łyżek. Pięć? 5. No, 5 łyżek się, zawsze. 5. Niech będzie. Ja wiesz co? Wiesz, dlaczego powiedziałam 4? Bo ja zawsze ograniczam cukier. Dobra, jak chcesz, chcesz, możemy zrobić mniej słodki. Nie, dobra, nie, no robię 5. Okay. Niech będzie 5, ale ja faktycznie zawsze daję mniej cukru. Dobra. Zresztą to moi widzowie wiedzą, jest, więc że ja to... Renata jest moim gościem. Damy 4 łyżki cukru. To 4,5. 4. Tak? Za to zrobiłem czubatę. Dobra, niech będzie. Otrę skórkę z pomarańczy. Ścieram, tylko tą wierzchnią część, bez tego białego. Renatka, a opowiedz mi, jak wpadłaś w ogóle na to, żeby swój kanał stworzyć i co cię do tego, skłoniło? Bo nie jesteś profesjonalistką, tak? Ty jesteś, nie. Ja jestem dentystką. Także wiesz, ja patrzę proszę, zęby pierwsze. Ciekawe jak mój uśmiech, a jak dobrze? Nie, no super, jest dobrze? Tak, tak, już okularów nie wzięłam, więc szczegółów nie widzę. Wszystko jest dobrze. Wszystko, ale opowiadaj, na pierwszy rzut oka jest super. Opowiadaj mi proszę, jak tam, jak słuchaj, w ogóle no to pomysł, było bardzo, skąd to się wzięło? No to było takie po prostu bardzo zaskakujące i ciekawe, ponieważ to było 5 lat temu, no już teraz minęło troszkę więcej, ale... Mój syn wtedy nie miał jeszcze 13 lat i mówi: mamo, nakręć mi filmik, to ja sobie puszczę tam w internecie. No to nakręciłam go, jakoś on coś tam na Diabolo robił, ale coś mu nie poszło, wyświetleń mało i mówi: mamo, a może ty byś coś zrobiła? Ja mówię: dobra, no co, kisza ogórki, to było lato. Ja mówię: dobra, no to możesz nakręcić. No to nakręcił ten filmik i puścił. A ja nie wiedziałam co, ja w ogóle nie miałam pojęcia, wyobrażacie sobie? Ja nie miałam pojęcia, w ogóle nie YouTube, gdzie YouTube dla mnie w ogóle? Ale internet, ja nie miałam czasu, przecież praca, dom. No jak to, Renatka będzie... Zabiorę ci na chwilę. Tak? No, opowiadaj. Co źle robię? No nie mogę. Nie, nie, wszystko dobrze. Nie można za dużo. Wszystko dobrze, ale za dużo nie można, ale wszystko się musi połączyć, no, tak? No wiesz, ja profesjonalistką nie jestem, ale piec uwielbiam. Ja wiem, że twoje jakby spotkania z kamerą, to nie zaczęło się od tego. A nie, dokładnie. No to wiesz, no kamerę to już mam oswojoną. Już brałam udział w różnych teleturniejach. Zaczęło się od czaru par, więc to była przygoda życia. Rok trwała właściwie, co miesiąc jeździliśmy na nagrania i było po prostu rewelacja. No po prostu wciągnęłam się tak, że... A później... Chodziłam do innych teleturniejów, także nawet do dzisiaj próbuję. No i słusznie. Uwielbiam, no nie, no życie jest takie krótkie. Daj spokój. Tak, my tu gadu. Słuchajcie, a nasz sernik jest już... Prawie gotowy. Jest już prawie gotowy. Jeszcze musimy dodać śmietankę i rozpuścić masło. 50 mg masła. I zobaczcie, tak prosty przepis, że my sobie tu tak... Możemy gadać. Bla, bla, bla. Dokładnie. A robota sama, robi. Przyznaj się, jakie desery najbardziej lubisz. Wiesz, czy nie lubisz deserów? Uwielbiam. Fajniejszy deser, który po prostu, no nie oprę się, to są pijane śliwki. Nie wiem, ciasto pijane śliwki. Dobra. 100 ml śmietanki. Zmieszam. Pomału, bo to płynne nam się połączyły. No świetnie. Tak. No widzisz, super. I nam to roztopione nie masło. Za gorące? Nie, myślę, że nie. Dobra. Dajemy. To dawaj. Śmiało myślę. Tak, ale wiesz, no, rozpryskam gdzieś tam na swoją ścisłą koszulkę. Moją... Bardziej twoja no sukienka właśnie, jest zagrożona. No wiem, no to dlatego się dowiedzieć, że jakoś tam dobrze się tutaj hamuje, ale już połączę wszystko. Piekarnik ustawiam na 180 stopni. Dobra, ty działaj, ty technicznie, wiesz, ja techniczna jestem mniej, ale nie wiem, czy bym tu ogarnęła ten piekarnik, a pewnie po jakimś czasie by mi się udało.
Ja na przykład jak piekłam serniki, nigdy nie smarowałam formy masłem. A, ja smaruję formę masłem. No, i cukrem. I sypię cukrem, no, widzę. Bo chcę, żeby ta skorupka z cukru była nie tylko na wierzchniej warstwie, ale też na boku. A, no to jest, no widzisz, bo tak? Się zastanawiałam, w sensie, że sernik jest tłusty, po co smarować, a to widzisz, że chodzi o tą skorupkę. Wlewamy do formy. A pieczemy w kąpieli wodnej? Pierwsze 20 minut pieczemy bez. Później wlewamy nasz crème brûlée. I będziemy mieli dużo czasu na kawę, herbatę. No to dobra, to ci same przyjemności, dzisiaj nie sprzątam. Jak będziesz chciała sprzątać, też ci nie zabronię. No słuchaj, wiesz co? Powiem ci, że ja bym się zaraz wzięła i zaraz bym to posprzątała. Więc wiesz, moja energia mnie rozsadza, więc ja gdzieś ją muszę wykorzystać. Sernik się będzie piekł, a my przygotujemy drugą część. Nastawiamy czy pamiętamy? Oczywiście, że nastawiamy. No to dobra. Sernik w piecu. Możemy sobie przygotować masę, która będzie na wierzchu sernika, czyli taką masę jak na crème brûlée. Nie gotujemy, tylko podgrzewamy, tak? Tak, podgrzewamy. Wiesz co, to będzie do tego momentu, żeby się cukier nam rozpuścił. Okej, ja będę mieszać. Mieszaj ty ładnie. Ty mi tutaj, no jeszcze, dosypuj cukier. To mamy 4 łyżki. Tu nie ograniczamy cukru. Teraz zrobimy tak, że będziemy miksować, ale tak będziemy miksować, żeby nie wyciągać noży na powierzchnię, żeby nie napowietrzać. Okej. Okay. Dobra, a ja ci dołożę. Będziesz dodawać. No wreszcie się dorwałam do składników. Tak. Po żółtku, tak? Tak, po jednym żółtku. Śmietanka ładny. Nie jest podgrzana za bardzo, także żółtka nam się nie zetną. No to ważne. I to miksujemy ile? Tak tylko? No miksujemy, żeby to się wszystko tak ładnie nam zemulgowało, ładnie połączyły. Wszystkie na składniki. Małych obrotach. Tak, słyszę. Na małych obrotach nie wyciągam w ogóle bazuki, wiesz? Żeby. No to się nauczyłam. No, widzisz? No super. No ekstra. No widzisz, no pięknie, no. I róbcie, róbcie te desery, bo to naprawdę banał. No. Widzicie, tu jeszcze Pawełek wszystko nam wytłumaczy. Słyszysz? Słyszę. Sernik nas woła i woła i woła. A ty stoisz i a stoisz. Ja stoję, a ja też stoję, patrzę, no zamiast iść. Ale nie, ja się nie tykam kuchenki. Czy się oparzę? Wiesz co? No. Teraz jest taki chyba najtrudniejsza rzecz w tym serniku, że musimy go na moment wyjąć. Brzegi urosły. Spokojnie, on zaraz się wyrówna. Zobacz, już, bo on w oczach opada, widzisz? Dokładnie. Wlej wody na tą dolną blaszkę. Dobra. Robi się, proszę pana, super. Już. Ale piękny ten serniczek, ekstra. Wyrównało się pięknie, ładnie, super. No i dzieci to. To jeszcze tak ładnie, naprawdę się bardzo, bardzo mocno wsiąknie. Zmniejszamy temperaturę do 120 stopni. No i teraz mamy dużo czasu. Teraz dopiero mamy dużo, teraz mamy dużo, dopiero czasu. Tak. Około może zrobimy jeszcze jakiś deser z crème brûlée. 120 minut sobie będzie w piekarniku. A my teraz kawka, herbatka. Gotowe? Otwieramy? Wiesz co? Ja myślę, że uchylimy już. A, no tak, tak. Niech on sobie teraz delikatnie opada. I za chwilę go wyciągniemy. A na ile tak zostawiamy? 20 minut? 10-15 minut. No to super. Niech sobie dojdzie do siebie. Ten sernik by smakował najlepiej, jakbyśmy go wstawili do lodówki, by był naprawdę taki chłodny. Z samego rana wziąć, skarmelizować na nim cukier i na śniadanie wchodzi się, tak, do łóżeczka. Najlepiej, nie? Także kto no mi poda? My dzisiaj nie mamy takiego luksusu, troszeczkę przyspieszymy tempo, w jakim będziemy Robić nasz jeść na w końcu nasz dziecko, sernik. No właśnie. Takie z masami, powiem ci, że wolę, przejdzie wszystko, to się połączy. Oj, słuchajcie, my tu sobie robimy sernik z crème brûlée. Opowiadaliśmy, że Kinga robi świetne crème brûlée jaglany, a Renata tu się chwali, że robi najlepsze lody o smaku crème brûlée. Zapraszam cię na te lody, są po prostu takie pyszne, że kremowe. Ja już się nie mogę doczekać. Wy zobaczcie, jak Renata robi te lody. Oczywiście zachęcam, też pewnie wypróbuję. Wyciągamy sernik, niech on przestygnie jeszcze chociaż trochę. Podczas pieczenia dolewaliśmy wody na blaszkę. Także to, co Renatka wlała, nie wiem, myślę, że koło litra tam było, czy może mniej? No może mniej, ale tak myślę, że to spokojnie. Koło litra my dolaliśmy jeszcze raz tyle samo, także ten piernik, o czym ja rozmawiam? Także, o serniku, także ten sernik dopiekał się tak jakby w parze. Pomożesz mi? Łap go. O, zobacz, jaki ładny, ojej, wysoki. Piękny. I tutaj widzisz ta warstwa crème brûlée, no pięknie. Dobrze. Jak crème brûlée, to musi być karmel. Tak, to musi być. W moich lodach to była taki karmel, zrobiłam karmel i jakieś ozdoby tam sobie, wiesz, nie miałam palnika, ale tak, żeby właśnie przyozdobić. A teraz zrobimy tutaj. My zrobimy taką. Profesjonalnie, typowo. Profesjonalnie, dokładnie, jak ma być. Tak, żeby ta skorupka była taka naprawdę fajna, chrupiąca.
Nie, ale creme brulee, deser to jest świetna sprawa. To można zrobić właściwie, no chwila, moment, goście przychodzą, czy ci zadzwoni. I robisz, no masz składniki, no śmietankę, tylko, no. Że ale przeważnie właśnie tak, chwila, moment w zrobieniu, wiesz, ale później creme brulee najlepiej smakuje mocno schłodzony. Lepiej niech się goście nam zapowiedzą. Niech, no właśnie, więc goście zapowiadajcie się. Pani, kto chcesz się bawić, czy nie? Proszę, może się pobawię, bo nie mam takiego w domu. To poczekaj, zobacz, tak o właśnie, staraj się mi, nie no. Za blisko i widzisz, jak cukier już się łapie, karmelizuje. I tak nie w jednym miejscu, tylko cały czas z ruchem, dobra? Dobra, no to ja tak nie, jest chwilę, nie za blisko. To ja chwilę, a resztę ty dokończysz, dobra. Bo jakby coś. No nie, no fajnie. Jak to nie lubić słodyczy, no? Może teraz ci oddam ten palnik. O, widzisz, bo przypaliłam, popatrz. No ale on musi być taki. Tak, tak, to musi się, no, zobacz, jakie się tak. Robią kropelki piękne. Ale mówisz, tak ładnie wygląda, pokroimy go? Nie, zostawiamy? Zdjęcie zróbmy. Dobra. Podoba ci się? No śliczny jest. Szkoda go kroić. Pachnie pięknie. Tak. Szkoda go kroić. Jest taka tradycja, bardzo fajna tradycja, że wszyscy goście, którzy przychodzą i są w naszej kuchni, lądują na lodówce. Super. Bardzo proszę, zróbmy sobie fajne zdjęcie. Ekstra. Musimy zobaczyć, co zrobiliśmy, nie? Tak, no ja jestem gościem, więc muszę spróbować. Jest, jest. Zaprosiłeś mnie, to zobacz, jak fajnie chrupie. Jest piękny, nie, piękny. Ojoj, śliczny. Piękny. No to próbuję. Zresztą wezmę sobie malinkę. Mogę? Tak, proszę bardzo. Ja jestem też estetką, sobie, więc muszę mieć jakiś dodatek. Ja też sobie. Wyglądało. Oj. Serniczek gotowy. Próbuję. Przepycha. Subskrybujcie kanał w Kuchni Lidla. No jak najwięcej subskrypcji. Klikajcie w dzwoneczek. Zaglądajcie. Będziecie mieć wszystkie nowości. Klikajcie w dzwoneczki, róbcie co chcecie. Sernik jest naprawdę, naprawdę dobry. Zapraszam was do zrobienia tego sernika. Cześć. Cześć, pa.